Gdy w 1840 roku Wisła przerwała wydmy w okolicy współczesnych Górek, nikt nie przypuszczał, że za niespełna 60 lat układ hydrologiczny tej okolicy radykalnie zmieni się. I to nie dlatego, że sama Wisła znowu dokona przełomu albo znajdzie inną drogę do morza. Wyspa Sobieszewska, leżąca na Pomorzu, należąca do Żuław, to jedyna w Polsce wyspa utworzona przez człowieka. Ma 35 km kwadratowych, 1/3 jej areału to lasy. Naniesiony przez prądy morskie piasek przysypał wiślane osady i w ten sposób powstała 11-kilometrowa plaża, odrobinę niedoceniana przez gdańszczan. Turyści spoza wybrzeża mają na ten temat swoje zdanie. Ciekawe miejsce, tak leniwie sobie czas płynie, wszyscy się znają. Wygląda jak sycylijska wyspa. Plażujemy przede wszystkim. Ale dopóki słoneczko daje radę. Wiedzieliśmy, co się dzieje na wybrzeżu i wiemy, jakie tam są kurorty, ile tam jest ludzi, więc chcieliśmy trochę od tego odpocząć. A tutaj praktycznie no, nie ma ludzi. Jeszcze jak taka pogoda, to jest cisza i spokój. Szlakiem Martwej Wisły, bo tak nazywamy odcięte od głównego nurtu koryto rzeki, można dopłynąć do samego centrum Gdańska. Duży ruch? No, ruch jest dosyć duży. I w taką pogodę mimo wszystko ludzie jeżdżą. A jak długo się płynie do Gdańska? Godzinę czasu. I do samego Gdańska? Do samego Gdańsku na targ rybny. I z powrotem też? I z powrotem, po półgodzinnej przerwie z powrotem. Do Sobieszewa. A ten statek to chyba dobry pomysł, nie? Nie, bardzo dobry, tak. Pokaże się w połowie drogi. Tylko, że trochę za mało rozreklamowany nawet tutaj. Że jeżeli ktoś przyjeżdża, nie sprawdzi wcześniej, że coś takiego jest, to mi się wydaje, że, no, że ciężko tu trafić. Nawet żeby znaleźć właśnie ten porcik, to musieliśmy się pytać tutaj ludzi. Nie ma w ogóle żadnych więc, znaków. Więc to jest takie, że może bardziej rozreklamować nawet tutaj na miejscu. Podczas podróży poznaje się rzadko odwiedzane i oglądane z perspektywy wody zakątki miasta. Atrakcją wyspy są niewątpliwie drogi dojazdowe. Most pontonowy zastąpił stary drewniany prom i stateczek przewożący pasażerów. Miało to miejsce w 1970 roku. Po 3 latach most łódkowy zastąpiono oglądanym współcześnie. Przeprawa przysparza mieszkańcom i miastu wielu kłopotów. Już dawno powinien być zastąpiony przez stały most, ale jak dotychczas miastu nie udało się zrealizować planów. Gdy przychodzi wysoka woda, spływa kra lodowa albo pontony wymagają remontu, most jest zamykany, a do pracy zabiera się czekający w pobliżu prom. Po wschodniej stronie wyspy, poprzez 300-metrowy w tym miejscu przekop Wisły, można przeprawić się do Mikoszewa. Prom kursuje tylko w letnim sezonie turystycznym. Siedmiokilometrowy odcinek Wisły od Przegaliny do morza został wypełniony wodą w 1895 roku. Bieg rzeki skrócono o kilkanaście kilometrów. Tym sposobem Żuławy przestały być nękane przez powodzie, a na mapach pojawiła się nowa wyspa. Brzegi przekopu są atrakcją turystyczną. Idąc po ostrogach, prawym brzegiem można obejrzeć, jak najdziksza rzeka Europy wlewa się do Bałtyku. Przy spokojnym morzu taka wyprawa jest przyjemnością. Podczas sztormu pojawia się pewne ryzyko. Ujście Wisły, w przeciwieństwie do ujść większości dużych rzek europejskich, do żeglownych nie należy. Owszem, małe jednostki motorowe, barki, kutry rybackie, jachty korzystają z tej drogi, ale do łatwych ona nie należy. Wędrując lewym brzegiem przekopu Wisły ku ujściu, natrafiamy na czerwone taśmy i ostrzeżenia. To znak, że weszliśmy na teren jednego z dwóch rezerwatów przyrody ustanowionych na wyspie Sobieszewskiej. Ten nazywa się Mewia Łacha i w okresie lęgowym ptaków podczas przelotów znajduje się pod szczególną ochroną. Krajobraz ujścia Wisły co roku jest inny. Zimowe sztormy, wysoka woda w Wiśle, wiatry zmieniają to miejsce nie do poznania. Mimo tych zmian ptaki niezmiennie uznają to miejsce za atrakcyjne. Obserwacją i liczeniem, obrączkowaniem i edukacją turystów
zajmują się ornitolodzy, inaczej ptakoluby. Są członkami grupy badawczej ptaków wodnych Kuling, istniejącej bez przerwy od 25 lat. Kuling skupia elitarną grupę ornitologów zawodowych, studentów i ornitologów amatorów. Na okazję, żeby zobaczyć ptaki z bliska, żeby je pooglądać, pofotografować, z daleka można je dotknąć, nauczyć się rozpoznawania ptaków, określania wieku. To jest inaczej, jeżeli się obserwuje z 50 metrów czy tam ze 100 metrów, a ma się je w ręku, to od razu jakoś taki daje taki power, żeby dalej się nimi interesować, żeby jeszcze więcej. A skąd zainteresowanie ptakami? Akurat moje to się wzięło od mojej mamy, która jest biologiem i pasjonuje się ptakami, ornitologią. I to jest mój drugi obóz. Pierwszy był, jak już miałam 14 lat i w zasadzie byłam małym dzieckiem, dziewczynką. I już wtedy właśnie pierwsze takie fascynacje, jeszcze wtedy dziecięce, a dzisiaj już tak sama, ze swojego wyboru. Są zarówno obserwatorami, badaczami i strażnikami. Co kilka godzin bez względu na porę doby obchodzą pułapki na ptaki i znalezione w nich pierzaste towarzystwo dokładnie opisują. Pierwszy obchód do pułapek jest o 5 rano i później co 2 godziny przez cały dzień. Ostatni obchód mamy tak o 23. To jest biegun zmienny w szacie godowej, czyli ptak dorosły, czyli ten ptak w tym roku prawdopodobnie przystępował do lęgów i miał młode. Generalnie u tego gatunku pierwsze odlatują ptaki dorosłe, a właściwie można powiedzieć samice. Właściwie to samice zostawiają samce w okresie lęgowym z pisklętami i rozpoczynają jako pierwsze wędrówkę. Samce jeszcze opiekują się młodymi, karmią je. Kiedy się usamodzielnią młode, samce później odlatują, natomiast dopiero później młode ptaki. Jednym z głównych celów naszej działalności jest obrączkowanie tych ptaków. Chyba już jest za późno na uratowanie tego gatunku, bo tu jest kwestia taka, że to w ogóle się gnieździ pod gatunek Shinzi, który po prostu wymaga takich halofilnych, krótko koszonych czy wypasanych łąk nadmorskich. Niestety te łąki w ostatnich latach bardzo szybko zarosły trzciną ze względu na to, że zaniechano tam wypasu i koszenia, także po prostu utraciliśmy jakby te siedliska lęgowe, które ten gatunek wymaga. Tutaj ludzie są z całej Polski praktycznie, także i ze Śląska, z Łodzi, z Lublina, z Krakowa, z Warszawy, no, głównie studenci, ale też licealiści. Rezultatem tych działań można powiedzieć, że jakby na dwie grupy podzielić, czyli edukacyjne i naukowe. Te edukacyjne to przede wszystkim jakby wskazanie, pokazanie turystom, czy tutaj ludziom, którzy przebywają, wypoczywają, prawda, z całej Polski. Tutaj wczoraj nawiedziły liczne kolonie na przykład, także ponad chyba 150 dzieci tutaj, i to też nie tylko z Polski, prawda, ale też były chyba z Mołdawii, z Białorusi. Także to jest takie pokazywanie tutaj w terenie, prawda, na bieżąco tych wszystkich ptaków. Mieszkacie w takich warunkach, dosyć odległych, zupełnie jakby to było gdzieś tam Morze Azowskie albo coś. To znaczy nie jest i tak źle, bo dorobiliśmy się domku, a oczywiście gorzej by było, jakby były to same namioty, szczególnie dzisiaj, kiedy tak silno wieje i co jakiś czas są opady przelotne. Także domek jest, nie jest taki zły. Bywało gorzej. Wchodząc na teren rezerwatu, trzeba poddać się obowiązującemu tu reżimowi. A jeśli chcecie wiedzieć coś więcej o tym miejscu, ornitolodzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania i pomogą w obserwacjach ptaków. Teraz już wiecie, że Wyspa Sobieszewska, mimo administracyjnej przynależności do Gdańska, należy do świata innego niż wielkomiejski.